Kiedy pracownik, który utraci stopień niepełnosprawności, utraci prawo do urlopu dodatkowego? Do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni mają prawo pracownicy, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu roku od decyzji o zaliczeniu go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Prawo do kolejnych urlopów dodatkowych pracownik nabywa 1 stycznia. Jeśli pracownik natomiast ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze wyższym niż 26 dni lub prawo do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów, to prawa do urlopu dodatkowego nie będzie miał. Chyba że urlop ten będzie niższy niż 10 dni roboczych, to wtedy nabędzie prawo do urlopu dodatkowego. Zatem odpowiadając na pytanie, jeśli pracownik utraci orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, to nie nabędzie prawa do kolejnego urlopu dodatkowego. Dni, do których nabył prawo przed utraceniem stopnia niepełnosprawności, cały czas mu będą przysługiwały.